Szanowny Panie Marszałku Województwa, Poczcie Sztandarowe, kochani strażacy, szanowni nauczyciele, bardzo kochana młodzież. Dzisiejsza uroczystość posiada podwójny wymiar religijny i patriotyczny. Zgromadzenie nasze w świątyni, w Wadowicach Górnych, pragnie uczestniczyć we mszy świętej, aby Pana Boga wielbić, dziękować i prosić o błogosławieństwo dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla nauczycieli i rodziców oraz drugiej młodzieży. Nasze trudy i prace, także nasze cierpienia oraz całe nasze życie pragniemy w Najświętszej Ofierze zjednoczyć z Chrystusem Panem, którego w Eucharystii z wiarą witamy i z Nim się jednoczymy. Pragniemy modlitwą objąć kraj cały, a także i dotknięte cierpieniem społeczeństwo Ukrainy, walczące o wolność i sprawiedliwość. Moi drodzy siostry i bracia, kiedy pochylamy się nad Ewangelią, to z łatwością zauważamy, że Ewangelia Święta zaleca nam wszystkim dwie postawy. Zależne od siebie, które prowadzą do celu. Pierwsza postawa to przyjaźń z Chrystusem Panem i świadectwo czynnej miłości wynikające z tej przyjaźni. To Pan Jezus wskazuje na zasadniczy warunek w słowach: trwajcie w miłości mojej. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wiele owoców przynosi. Beze mnie nic uczynić nie możecie. On jest dla nas żywą osobą. Trzeba iść z Nim przez życie i naśladować Go. To jest fundamentalny warunek życia chrześcijańskiego. Miłości ku bliźnim uczy nas Pan Jezus służenia innym. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Szczególną miłością jest umieć służyć, pomagać bezinteresownie, śpieszyć z pomocą potrzebującym. Cokolwiek czyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Jest to wstrząsająca prawda, że Chrystus identyfikuje się, utożsamia się w jakiś przeciwny sposób z najbliższym siebie. Obraz w jednym ze świątyń Jezu Chrystusa znajduje się bardzo ciekawy obraz umywania nóg apostołom przez Pana Jezusa. Piotr siedzi sobie na krzesełku i nogi ma zanurzone naczynie z wodą, a Pan Jezus klęczy przed nim i obmywa mu nogi. Zdziwiony Piotr mówi do Jezusa: Panie,
Ty chcesz mi nogi umywać. A Jezus odpowiedział: Ty tego nie rozumiesz. W tej chwili kiedyś zrozumiesz. Ale mam przykład, abyście się wzajemnie miłowali. Ten gest umywania nóg przez Pana Jezusa apostołów, no jest to dla nas program, za wszystkich nas program. Jak umieć służyć? A świat potrzebuje miłości i człowiek potrzebuje miłości bardziej niż czegokolwiek. Rodzina, szkoła to społeczność tęskniąca za miłością, za dobrocią, za życzliwością. Sprawdzianem naszej wiary jest dobroć i miłosierdzie świadczone innym. W Ewangelii słyszymy słowa: idź i czyń podobnie. Kiedy Pan Jezus wskazywał przykładem miłosiernego Samarytanina: idź i czyń podobnie swoim najbliższym, ludziom w pracy, w szkole, w biurze. Stare Adamy chrześcijańskie, wywodzące się jeszcze od czasu świętego Benedykta, założyciela zakonu benedyktynów, mówiło: ora et labora, bódź się i pracy. Ale ojcowie Kościoła i święci dodają: ora labora et amor, bódź się, pracuj i kochaj i miłuj. Jakże pięknie święta Urszula Rutkowska, znakomity wychowawca młodzieży, powiedziała: tęsknią za Polską, za wolnością polskiej. Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy, dopóki miłujemy. Dzisiejsza uroczystość potwierdza tę prawdę, o której czasem mało mówimy, że historia Polski to prawdziwa symbioza wiary i miłości ojczyzny. Jak ręce złożone na modlitwie. Przypomina mi się taki przykład, który od świadka usłyszałem przed laty. W czasie okupacji teraskiej w 1942 roku arcybiskup Sapieha, czyli kardynał, wysłał dwóch biskupów, biskupa Lorka i biskupa Kubinę, do ministerstwa gubernii, które znajdowało się w Krakowie, w dzisiejszym budynku AGH, by rozmawiać na temat nauki w szkole i nauki religii w szkole. I gdy przyszli ci dwaj biskupi, wiadomo, wtedy rezydował na Paweł Frank, gubernator. Polska była wymarzana z Paweł Rudy, Rzesza i gubernia. Okupacja straszliwa, wywożenie ludzi do obozu. Biskupi mówią na temat uczenia dzieci, że nie wolno zaniedbać szkoły. I wtedy ten przedstawiciel gubernatora Franka, Niemiec, odpowiedział, że u was w Polsce, co jest tak, i wskazał to gestem, że wiara i miłość ojczyzny to tak jak te ręce złożone do modlitwy. A my jesteśmy po to, dodał, żeby te ręce rozdzielić i będziemy atakować raz wiarę, raz patriotyzm, żeby wreszcie skończyć z tą symbiozą wiary i miłości ojczyzny. Na nic się zdarzy do zapowiedzi, bo upadnie.
moi drodzy siostry i bracia, ale dzieje nasze tak piękne, tak pełne kultury i poświęcenia, pełne bohaterstwa, nieustannie żyją tą prawdą, czy chcemy to uznać, czy nie. Ale ci, którzy wyjeżdżają za granicę i pracują gdzieś za oceanem, tęskniąc za ojczyzną, to podkreślają. Wiara i miłość ojczyzny to jest ten program prawdziwej Polski. Otrzymałem niewielką książeczkę od pana wójta, autorstwa pana Włodzimierza Gąsiewskiego, poświęconą świętej pamięci Leszkowi Lepturze. Jest w niej rys historyczny gminy Wadowice Górne z jej 12 miejscowościami i krótkie biografie zasłużonych ludzi i z dziejów oświaty oraz życie i działalność świętej pamięci marszałka Podkarpacia oraz wspomnienia wielu osób. Książka wymienia szereg osób zasłużonych. Trzeba pamiętać, że ziemia bielecka wydała jednego z największych bohaterów naszej ojczyzny, jakim był generał Władysław Sikorski, naczelny wódz, premier rządu w czasie II wojny światowej. Zginął w 1943 roku w gibraltarskiej katastrofie lotniczej. Do dziś nieznane są przyczyny, a nawet przez Anglię utajnione na dalsze lata. Gmina Wadowice Górne szczyci się także generałem Bolesławem Stachoniem. Był to bliski człowiek generała Władysława Sikorskiego, liczny jego podróżnik. Ginie w locie bojowym nad Holandią w 1941 roku. Obok wielkich bohaterów ziemi bieleckiej wspominamy dzisiaj i stawiamy w pewien sposób w jednym z nimi szeregu marszałka Leszka Deptura. Zauważmy, łączy ich także jednakowa śmierć. Wszyscy trzej przedwcześnie zginęli w katastrofach lotniczych. Tak generał Sikorski, jak i generał Stachoń, tak i marszałek Deptura. Zginęli podczas pełnienia obowiązków służbowych. Osobista kultura, wiara i zdrowy patriotyzm, umiłowanie życia przez marszałka Deptura sprawia, że przywołujemy go tutaj z wielką miłością i szacunkiem. Wiele można mówić o tym szlachetnym człowieku. Pragnę do wypowiedzi znanych dołączyć po świętej pamięci marszałku tragicznie zmarłym w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem w 2010 roku. Jeden piękny przymiot, a było ich wiele. Kiedy Caritas w diecezji rzeszowskiej w trosce o dzieci i młodzież niepełnosprawną Podkarpacia podjęła starania budowy centrum rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży, w pewnym momencie zabrakło funduszy. Został wybudowany w stanie surowym, ale nie było mowy o kontynuowaniu tego tak ogromnie potrzebnego dzieła, żeby dzieci i młodzież nie musiały wyjeżdżać aż do Warszawy czy do Lublina w potrzebie rehabilitacji. Kiedy nastąpiły rozmowy z ówczesnym marszałkiem, panem Leszkiem, wówczas
temat i przystał na współpracę, której owocem jest dziś piękny obiekt na 100 osób dla dzieci i młodzieży z tablicą. Obiekt, którym patronuje błogosławiony Jan Paweł II. Są tam sale rehabilitacyjne ze sprzętem, są lekarze, personel, nawet jest basen dla tych biednych, niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. A nade wszystko są życzliwi ludzie. To dzieło najpiękniej świadczy o sercu świętej pamięci marszałka, o patriotyzmie, o jego miłości do dzieci i młodzieży, zwłaszcza niepełnosprawnych osób. Ten ośrodek, Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Podkarpaciach był wyczekiwany w Rzeszowie i na całym Podkarpacie. Korzystają z niego obecnie także i dorośli z różnych stron Polski. Więc gratuluję dzisiaj gimnazjum Wadowica Górny wyboru świętej pamięci Leszka Deptuły na patron. Starajcie się, moi drodzy młodzi, poznawać i wprowadzać w życie piękne przykłady służenia ludziom biednym. Za chwilę poświęcimy sztandar za publiczne Wadowica Górny, który ma szczególną wymowę w naszym życiu, w historii, zwłaszcza w wojsku i w różnych stowarzyszeniach wśród naszych drogich strażaków i młodzieży, podobnie jak Narodowa Flaga i Godło Polski. Sztandar będzie znakiem waszej szkoły i waszą dumą. Ostatnimi dniami śledziliśmy wyczyny w czasie olimpiady w Soczi. Ile radości było w czasie wręczania złotych medali dla Kamila, Justyny i dla Zbigniewa za ich niesamowity wysiłek, za ich szlachetność i za ich dążenie do doskonałości. Trzeba sobie stawiać wysokie wymagania i dążyć przez pracę i naukę do pięknych celów. Święty Paweł Apostoł porównuje nasze życie do prowadzonego na olimpiadach biegu maratońskiego. Biegnie wielu, ale jeden osiąga laur. A święty Paweł, biorąc ten przykład z maratonu, mówi do nas wszystkich: tak biegnijcie, tak biegnijcie, abyście wszyscy osiągnęli laur zwycięstwa. To jest życie wieczne. Nie jeden, ale wszyscy mamy osiągnąć życie wieczne. Tak biegnijcie, tak się starajcie, byście ten laur osiągnęli. Jak będziemy trwać w przyjaźni z Chrystusem, każdego dnia iść z Nim, także w chwilach trudnych, to będziemy wolni od zniechęcenia i bylejakości, a w sercu będzie gościć radość. Tylko przyjaźń z Chrystusem daje człowiekowi radość. Z Chrystusem przypomina nam papież Franciszek: serce nigdy się nie starzeje. Pan Jezus zapewnił nas: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Polska w tym roku przeżywa stulecie śmierci
16-letniej dziewczyny z niedalekiej tutaj okolic, która potrafiła służyć ludziom biedniejszym od swojej rodziny. A potem umiała, miłując Pana Jezusa, obronić także swoją godność, oddać życie w obronie godności, w obronie czystości. Przygotowujemy się wszyscy do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Jakże trzeba, żebyśmy nie tylko wspominali, emocje rozbudzali, ale żebyśmy zobaczyli, że są to wzory dla nas. Błogosławiona Karolina, fantastyczny wzór do młodzieży. Tak jak ci sportowcy wspomniani, Justyna Kowalczyk, czy Kamil, czy ten strażak Zbigniew. Jak się czyta, w jakich warunkach on ćwiczył i jak, no to można pokłonić się i podziwiać i życzyć, żeby inni potrafili ich naśladować. Błogosławiony Jan Paweł II to przecież znakomity wzór dla nas duchownych, ale i dla wszystkich świeckich. Wzór miłości Boga, miłości człowieka, miłości przyrody. Jakże on się cieszył przyrodą, jakże się cieszył spotkaniem z lasem, jak lubił się modlić w lesie. Mówił sam, wielokrotnie byłem uczestnikiem tych wycieczek, to nas to jest jak jedna wielka świątynia. Jakże on kochał Polskę i kochał ziemię Polski i bohaterów Polski. Nie pominął żadnej uroczystości. Pamiętam 11 listopada 1980 roku. Czas jeszcze były minionej epoce, 80 rok. Byłem w Rzymie. Wtedy na początku przy święty, Ojciec Święty mówi do nas, pielgrzymka była: jakże się cieszę, że wy dzisiaj jesteście ze mną. A wtedy 11 listopada nie było nigdy przeżywane, obchodzone jako święto niepodległości. Bo to jest dzień niepodległości Polski. Jakże pięknie Ojciec Święty w naszych spotkaniach, w pielgrzymkach do Polski wzywał nas: nie zapominajcie o Polsce, o ojczyźnie, o bohaterach, o dziejach. Jakże potrzeba, żebyśmy tą przeszłością umieli żyć i budować piękniejszą przyszłość. Jakże cieszę się, że mogę także tutaj wspomnieć tak pięknego wzoru dla warsztatowców, jakim był Wincenty Witos z niedalekiej Wierzchosławic. To żył Polską i żył wiarą świętą. Różaniec, kiedy zmarł 31 października w szpitalu Bonifratu w Krakowie, kiedy ubierano go w trumnę, jeszcze nie znaleziono różaniec, mocno zużyty, trzykrotny premier, modlił się w chwilach trudnych, wtedy, kiedy musiał być na wygnanie, modlił się na różańcu, nieraz to zauważono. Milczał, modlił się na różańcu, a posiadał taką mądrość, wielkość nie miał studiów, ale posiadał taką mądrość, zachwycali się wszyscy, którzy w parlamencie lub spotkaniach z nim uczestniczyli. Pan wlewał tę mądrość, którą wymówił. Bardzo Wam życzę wszystkim, żebyśmy w dzisiejszej uroczystości umocnili swoją wiarę, przede wszystkim umocnili przyjaźń z Panem Jezusem. To nie jest idea. Jak teraz niektórzy religię przeżywają jako idea oderwana. To jest żywa osoba. Jezus Chrystus powiedział: ja jestem szefem winnym wyścigu dorosłego.
Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wiele owocu przyniesie. Wszyscy się musimy starać, żeby Pana Jezusa naśladować codziennie. Umieć służyć swoją pracą, swoją mądrością, swoją wiedzą, umieć służyć. I wtedy człowiek jaśnieje, wtedy człowiek rośnie. Bardzo życzę młodzieży, kochanej i kochanym nauczycielom, dziękując im za trud wychowania duch katolickich i polskich dzieci i młodzieży. Bardzo życzę młodzieży, żeby korzystała z tych pięknych przykładów naszych ojczystych dziejów. Warto sięgnąć po niewielką, ale niezwykle wartościową książkę Kamienie na Szmaroc. Bardzo życzę wszystkim. To jest książeczka Aleksandra Kamińskiego. Ostatnio nawet zdaje się zekranizowany z film. Na jej podstawie. W niej bohaterami jest młodzież z Powstania Warszawskiego, głównie batalion Zośka. Jednym z młodych bohaterów tejże książeczki jest Janek Bydna, pochodzący z Koruszowa. Żył dewizą. Boga miłuję, wiarę wyznaję, kocham radosne życie. Krótkie. Boga miłuję, wiarę wyznaję, kocham radosne życie. Życzę sobie i kochanym nauczycielom oraz drugiej młodzieży takiej postawy na co dzień. Boga miłuję, wiarę wyznaję, kocham radosne życie. A słowa młodzieżowej piosenki religijnej, którą większość nas zna, niech się realizują w codziennym życiu. Więc żyjmy jak można najpiękniej, czy wielkie, czy szare są dni, bo życie to skarb w naszych rękach. Przez nas na świat lepszym być. Amen.